Witam kochani bardzo serdecznie na moim kanale Sunlight Tarot. Z tej strony Wróżka Fortuna i zapraszam na tygodniowy horoskop. Tutaj dla znaków Byka, Panny, Koziorożca z Trygonu Ziemi. Moi drodzy, horoskop oczywiście tygodniowy od 1 do 6 października 2018 roku. W poniedziałek mamy energię dwójki mieczy, dosyć ciężka energia, o czymś trzeba będzie zdecydować, będziemy się czuli jak w pułapce, jakieś problemy, może lekka kłótnia, poróżnienia. Tu właśnie nie będziemy wiedzieli, co mamy zrobić tak naprawdę, czy postąpić tak czy inaczej. Czasem właśnie coś tutaj nas wstrzymuje przed decyzją, takie zawieszenie, takie działanie po omacku impas. Czy to w pracy, czy w związku, nie będziemy może wiedzieli, jak postąpić, jak co sądzić o danej osobie, co czujemy, nie wiemy właśnie co zrobić i jak to zrobić, musimy się zastanowić. To będzie w poniedziałek taka energia, kochani. We wtorek mamy energię dwójki buław. Energia również, która mówi nam o tym, abyśmy się ruszyli z miejsca. Potrzeba tutaj bycia z kimś, kto ma dobry energetyzujący wpływ. Tutaj właśnie potrzebujemy ruszyć się, potrzebna jest nam jakaś współpraca, oglądamy się za tym. Czasem tutaj właśnie dobre pomysły mogą przyjść, zawieranie umów także. Konieczność przede wszystkim dokonania wyboru, czy w związkach, może w związkach, w uczuciach, tu czeka ktoś na nasz ruch, ale także w innych dziedzinach życia. Czasem też podzielenie energii na dwa kierunki, na przykład jako nauka i praca, czy dwa kierunki studiów, dwa miejsca pracy, bycie w dwóch związkach, wybory. To są właśnie wybory również i karta nam podpowiada, abyśmy zdecydowali i ruszyli do przodu. Kochani, dalej, tutaj właśnie energia buław nas nie odpuszcza nam tutaj i mamy piątkę buław w środę. Ja bym powiedziała, że z jednej strony konflikty, może jakaś rywalizacja tu nas czeka, czy w pracy, czy w życiu osobistym. Trudny dosyć dzień ta środa będzie. Taki nieharmonijny to jest dzień w relacjach z innymi ludźmi. Może ktoś nas tutaj właśnie będzie chciał zaczepić, ale także jest to karta krwi, karta walki, tak jak powiedziałam, rywalizację. Może też oznaczać właśnie jakiś pożar bądź nadmierny pośpiech. Czasem gorączka może tutaj nas dopaść w środę. To jest taki przekaz energetyczny. I kochani, tutaj dalej mamy buławy, tak się ułożyło. W czwartek ósemka buław, bardzo dynamiczny dzień. Gwałtownie wszystko będziemy tutaj postępować. Szybki przebieg dnia, wydarzeń. Kochani, przyspieszymy w każdej dziedzinie życia. Tutaj rozwój w sprawach finansowych różny, również możliwość uzyskania kredytu, ale także jakieś miłe kontakty, szczęśliwe zbiegi okoliczności, czasem podróż właśnie samolotem. Tu w czwartek dynamiczne przemieszczanie się i załatwianie spraw, kochani. I tutaj przechodzimy do piątku. W piątek dziesiątka monet. Wielkie zmiany tutaj w życiu w piątek, duże finanse. To jest taka pokoleniowa rodzina, ja bym powiedziała.
Czasem korzystamy z dóbr niewypracowanych przez siebie, ale także tu jest beztroskie życie wśród bliskich. Może tu być właśnie jakaś udana inwestycja, stabilizacja finansowa. Czasem tutaj rodzinny interes, czasem narodziny dziecka i propozycja małżeństwa dla niektórych. Bardzo satysfakcjonujący dzień spędzony w gronie rodziny i właśnie bardzo przyjemnie piątek. Sobota, kochani, mamy tutaj już energię głupca, czyli może to być jakaś krótka podróż, może być flirt dla niektórych. To jest ktoś młody duchem tutaj. Ja bym powiedziała, że spontanicznie tak spędzimy tą sobotę i właśnie może to być lekki, krótki flirt, krótka podróż, krótka jakaś przygoda. Jakieś właśnie nowe pomysły, czy to w sferze zawodowej, ale przeważnie dobra zabawa. Może być zmiana miejsca zamieszkania, nawet i nie na długo, ale coś szalonego tutaj w sobotę właśnie, jakaś randka, niespodziewana podróż, coś tutaj szalonego w sobotę przeżyjemy. I w niedzielę już tutaj jest energia wisielca. Energia wisielca, zawiesimy się. Taki pesymizm, właśnie troszeczkę dystans może i pokora. Będziemy szukać, oderwiemy się od rzeczywistości i będziemy szukać może kontaktu z samym sobą. Takie wycofanie się, przemyślanie po to, żeby po prostu odseparować się, odpocząć na chwilę i żeby ruszyć dalej właśnie w życiu. Niedziela, taki dzień przemyśleń, odpoczynku ze spraw przyziemnych. Może to być jakaś filharmonia, może także czasem spotkania rodzinne, ale niekoniecznie, raczej izolacja i w samotności przemyślenia. Ja bym tutaj właśnie tak powiedziała. W uczuciach też właśnie wyciszymy emocje i będziemy się zastanawiali, dokąd nasz związek zmierza, kochani. Co tutaj nam podpowiadają aniołowie, konkretnie Archanioł Rafael? Zażegnaj stresującą sytuację w swoim życiu. Drogi Archaniele Rafaelu, dziękuję za dodanie mi odwagi i ochoty do dbania o siebie, do otaczania się ludźmi, którzy mają na mnie pozytywny wpływ oraz do prowokowania pozytywnych sytuacji. Tutaj właśnie zażegnaj stresującą sytuację w tym tygodniu, a cel w tym tygodniu to jest konsultacja. Wzrastaj z mądrą radą, z empatycznymi osobami, wzrastaj z mądrymi słowami i z mądrą radą. Konsultuj się. Konsultuj się z mądrymi osobami. Kochani, tym akcentem kończę horoskop na nowy tydzień. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Życzę dużo radości w tym tygodniu i przesyłam moc pozytywnej energii.